Siemano ludzie, z tej strony Syk. Dzisiaj jesteśmy po raz kolejny na Minecraft z modami na naszej zrobistej paczce. Jak widzicie, straciłem troszeczkę levela, bo przed odcinkiem zrobiłem sobie taki obchód, żebyśmy mogli znaleźć coś fajnego do nakręcenia, ale niestety nic nie znalazłem. Dlatego postanowiłem, że zrobimy sobie taki odcinek, w którym poszukamy razem, wspólnie czegoś fajnego, bo zazwyczaj tak się zdarza, że jak szukam sobie sam, to nic nie mogę znaleźć, na odcinku jest coś fajnego. Dobra, weźmy najpotrzebniejsze rzeczy, coś do podkładania pod siebie. Co jeszcze może mi być potrzebne? Pochodnie, siekierka. I to tyle, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Widzicie, tutaj troszeczkę się pozmieniało, nie mieściły mi się rzeczy, więc zrobiłem drugą skrzyneczkę. I poza tym to się chyba nic nie zmieniało, więc spoko. Dobra, to lecimy, poszukajmy sobie czegoś fajnego. W sumie, wybrać prawą stronę czy lewą? Czekajcie. Od drzwi? Dobra, nie jestem lewakiem, pójdziemy na prawo. Nie, żartuję. Po prostu nie chcę być mainstreamowy, bo większość ludzi zawsze wybiera lewą stronę, to ja sobie pójdę na prawą. A co tam? Dobra, o, jaka ładna brzuska. Nie, dobra, oszczędzimy ją. Nie potrzebujemy drewna, także spoko. Za to potrzebujemy krówek, bo na plecak. Uwaga, czy steak przeskoczy? O tak, przeskoczył, nice. Jeszcze zabił tą krówkę tak pięknie. Super. Okej. Okay. O, jaka ładna góra. Jeśli słyszycie jakieś dziwne dźwięki, to mój brat. Na pewno większość z was wie, że mam małego brata, który niedawno się urodził. I często przez to nie mam czasu na nagrywanie, bo muszę się nim zajmować i tak dalej. Także możecie go teraz słyszeć w tle. Mam nadzieję, że go nie słyszycie. Dobra, wejdźmy na tą górę. Może na tej górze będzie coś ciekawego na mapie. Na mapie nie widać, żeby było coś ciekawego, no ale dobra, sprawdzimy. W końcu i tak stoi nam na drodze, także nie mamy innego wyboru. Okej, okay, coś tam ginie. A, zombiaczek! Mogę ci. O, jeszcze jeden. Dobra, ja się nie chcę bić, bo znowu zginę. Przyda nam się zjeść jedzonko. Steaka. Steak prawie jak slejk. Pasuje, jaskinia, dobra, ale do jaskini na razie nie będziemy wchodzić, bo chyba nie brakuje nam na razie zdrowowcu. Wow. What the fuck? Coś nowego. Słuchajcie. Zastanawiam się, czy wrócić po coś i dopiero tutaj wchodzić? W sumie mamy wszystko, co nam potrzebne. To jest chyba portal do netheru, bo ten portal wygląda jak taki netherowy. Tylko jak jest z innej struktury. Nie wiem, co to za modyfikacje, bo jak wam mówiłem w pierwszym odcinku, ja po prostu tej paczki nie ogarniam i to jest Minecraft Hero, więc ja po prostu nie ogarniam tej paczki. Nie jest robiona przeze mnie, więc sami wiecie. Kolejne jaskinie. Dobra, wiecie co? Chodźmy tam. Nie będziemy dłużej czekać. Auć. Nie będziemy dłużej czekać, tylko po prostu tam wejdziemy. Nice. Okej. Okay. I okej, jesteśmy. Fajnie. O, to jest nowy świat. Nie mam pojęcia z jakiej modyfikacji, ale wygląda bardzo fajnie. O. Ziomeczki, czy nie powinien być jakiś portal z powrotem? Jak ja mam wrócić? Ludziska, ktoś, kto się zna na tej modyfikacji, niech mi powie, jak ja mam wrócić, bo ja tutaj wlazłem i w ogóle nie mam ekwipunku. Gdzie jest mój ekwipunek? Jakieś kropelki mam nad mięsem, na tym foodbarem. Ej! Niech mi ktoś napisze, jak mam wrócić z powrotem, bo ja się nie znam. To jest Minecraft Hero, a na Minecraft Hero to ja jestem kompletnie nieogarnięty i o to mi właściwie chodziło, żeby być nieogarniętym w tej serii. Dobra. Co ja mam zrobić? Może ja mam coś, nie wiem, w ekwipunku, żeby... Nie mam nic w ekwipunku, żeby wrócić. To jakie mam wrócić? Spoko. Okej. Okay. Dobra, wiecie co? Dopóki nie znajdziemy sposobu, żeby stąd wrócić, ja myślę, że w komentarzach pojawi się sposób, żeby stąd wrócić. Ktoś mi go da. Bo ja nie mam pojęcia, a przecież nie będziemy teraz tego szukać gdzieś w internecie. A przez ten czas, nie wiem, spróbujmy się tutaj osiedlić, bo ten świat może być bardzo ciekawy i mogą być tutaj bardzo fajne rzeczy, więc... Więc spróbujmy się tutaj osiedlić. I wiecie co? To miejsce mi się bardzo podoba. O, to, na takiej górze. A może mamy waypoint do domku? Czekajcie. Nie, waypointy też wcięło. Okej, okay, to zróbmy sobie tutaj miejsce... Nie, czekajcie, jak to nazwać? Myśl, Slake, myśl. Baza wypadowa, o.
Okej, okay. Baza wypadowa. Brzydko. Dobra, niech będzie, nie chce mi się cofać. Baza wypadowa, fioletowy kolorek. I okej, okay, zbierzmy szybko drewno, bo to wiadomo. Mam nadzieję, że będą tutaj jakieś nowe minerały, czy coś epickiego i w ogóle. Bo jak nie, to się wkurzę. Dobra. I zbierzmy sobie od razu drewno na te wszystkie podstawowe narzędzia. O, znalazłem jaskinię jakoś przy okazji, fajnie. Ach, ścina mi troszeczkę, wybaczcie mi to. Co to za woda? Wow, wow, ona mnie zabije chyba. A nie, daje efekt regeneracji. O, to fajnie, to jest taka lecznicza woda. Magiczne źródełko jakieś. Fajnie, przyda się taka woda. Będzie fajny, bardzo, bardzo, bardzo fajne. Dobra, zbierzmy trochę więcej tylko kobla. A widzę też węgiel, węgiel też się przyda, bo pochodnie też mi wcięło. Spróbujmy się tam dostać na górę jakoś. No ej, co mi cofa tak? Dobra, wykopmy sobie takie schodki w ścianie. To będzie najlepszy chyba pomysł. Bo nie chcę się podsadzać, bo wiecie, wtedy stracę kobla, który zbieram na narzędzie. To wolę już tak zrobić. No, oj, okej, mamy ten węgiel. Węgla jest zawsze dużo, więc raczej nie będziemy się martwić o to, że coś stracimy. Co to jest? Myślałem, że to... O, mogę to chyba wykopać. Co to? Zink. Zink to chyba cynk. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, do czego służy cynk. Jestem strasznie słaby z chemii, wybaczcie mi, nie hejtujcie za to. Ale nie mam pojęcia, do czego jest cynk. Coś tam się na pewno z niego robi. Dobra, tego węgielka troszeczkę weźmy. O, po lewej stronie mamy pokazane, ile nam jeszcze użyć. Kilofa zostało, fajne. To się bardzo przyda. 25, 24. Ej, ja mam w ogóle dwie łapki. O, wow. To, co było na wallboxie, fajne. To się przyda. Znowu będę siekał katanami. Zarąbiście. Szkoda, że tylko w tym świecie. Dobra, 17. 18, do 20 idziemy, bo to nudne jest trochę, ja sobie zdaję z tego sprawę. Sam nie lubię czegoś takiego oglądać. Dobra, spadamy. Do magicznego źródełka. Okej. Okay. Weźmy się, podsadźmy się tym cynkiem, bo on jest słaby, więc... Znaczy no, co można zrobić z cynku? No na pewno nie narzędzia, no sami powiedzcie, z cynku, narzędzia... O! Jabłuszko mamy. Się przyda, jak będę głodny. Dobra. Zróbmy patyki. I podstawowe rzeczy dwa razy. Tak, kilof. Kilof. Siekierka. I mieczyk. Nice. Teraz możemy zaczynać balangę. Dobra, zetnijmy to drzewko. Jak widzicie, wgrałem Trickaptator. Oj. Przez przypadek wziąłem shift i przez to by ściął mi tylko jeden bloczek. A my chcemy całe drzewo ściąć, więc... Dawać, 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 szybciej, no. Jest. Jest, całe drzewo poszło. No, trochę tego będziemy mieli. Fajnie. Co to? Akacja! Akacja, wow. Akacja. Brzmi jak imię dla dziewczyny, szczerze mówiąc. I patrzcie, dzięki temu możemy się szybko pozbyć wszystkich tych liści. Zasadzić nowe drzewka. To jest bardzo fajne moim zdaniem. I noc się robi, o nie. Jak się robi noc, to my bezpieczni nie jesteśmy. Tą akację też w sumie możemy zasadzić. Akacja się przyda. Hop. I jeszcze jedno. Hop, dobra. Wiecie co? Kurde! Ja muszę się gdzieś osiedlić szybko. Czekajcie, czy to jest piasek, czy to jest... Nie, to jest jakaś skamielina, to pewnie kilofem będę musiał tylko... Tak, kilofem, okej. Okay. To wkopmy się gdzieś tutaj, tu będzie nasz pierwszy domek taki. Słaby, no ale zawsze jakiś. Okej, okay, wkopmy się tu i tu będzie nasz pierwszy domek. O, patrzcie, miałem trochę bliżej stone'a niż tam. Myślałem, że tu jest wszystko takie pomarańczowe, no ale spoko. Jak już straciliśmy, to straciliśmy. Co to jest? To jest miedź. Tak, już teraz pamiętam, że to jest miedź, tak? Tak, to jest miedź. Dobra, nasz domek wypadowy będzie tu. Tak, tak sądzę. Tak sądzę, że to będzie dobre miejsce na domek. Okej, okay, mamy jabłuszka, akurat nam się jedzenie kończy i to coś, co jest na górze. Nie wiem, jak to się uzupełnia, nie mam pojęcia. Wow, jak to fajnie wygląda!
To wygląda jak jakieś blokowisko. Takie światła z okien. Dobra, miałem coś zrobić. Zapomniałem co. O, jakie fajne drzewo z akacji. Zróbmy jeszcze jeden workbench i skrzynię na schowanie materiałów. Dwójną skrzynię od razu, na bogato. I piecyk może. Piecyk też się przyda. Mam nadzieję, że tutaj są normalne zwierzęta, bo inaczej to umrę z głodu. I schowajmy te wszystkie rzeczy do skrzyni. Dobra, tu sobie postawimy to. I jeszcze by się przydały pochodnie. Okej, patrzcie, przydał się węgiel. Jeszcze zróbmy sobie drzwiczki. Da się z akacji zrobić? Da się, nice. Nice, ma właściwości jak normalne drewno, więc jest spoko. O! Dobra, to będzie nasz domek. Jeszcze tutaj oświetlę, żeby nikt nie zgubił. Ja zboję się tych wszystkich potworów, które tu będą. Tutaj tylko jest zombiak na razie. Ale coś czuję, że tu będzie dużo gorzej później. Wow, dobra. No więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Minecraft z modami. Bardzo was proszę, żebyście napisali mi w komentarzach, co mam zrobić, żeby się stąd wydostać. O, pożegnam się z wami z takim kwiatkiem w ręce. Ponieważ ja się troszeczkę boję tego miejsca i nie pojawił się jakiś portal z powrotem, żeby wrócić, więc piszcie w komentarzach, jak wrócić, bo inaczej wszystko stracimy. Nasza baza wypadowa będzie tutaj. Zamierzam coś tutaj większego osiągnąć, bo ten świat mi się podoba. On jest taki wielki jakiś. Myślałem, że to będzie coś takiego epickiego, że w ogóle, a to wygląda jak normalny świat. Mam nadzieję, że coś tu będzie nowego. Jak na razie nie zobaczyłem nic nowego niż... Nic innego niż w normalnym świecie, w tym podstawowym. Ktoś mi otworzył drzwi. Boże, nie. Dobra, ja coś czuję, że coś tu będzie bardzo epickiego, bo ktoś mi otworzył drzwi. What?